Niestety na temat śmierci generała Petelickiego wiem pewnie tyle, co państwo. Może minimalnie więcej, bo coś tam do mnie dociera od kolegów, którzy próbowali tą sprawę badać, ale na pewno nie dużo więcej. No wiem tylko tyle, że na pewno nie było, jak piszą, że było. Jest w tej sprawie tyle pytań i tyle wątpliwości, że nawet prokuratura nie odważyła się, z tego co wiem, umorzyć tego śledztwa, tylko przedłużyła to śledztwo, bo ta ilość pytań, na które nie ma odpowiedzi, jest tak duża, że chyba nikt, kto że tak powiem, choć troszkę wniknie w tą sprawę, nie wierzy w to, że to było samobójstwo. Szczegółów niestety nie znam. No, przykro mi, nie umiem na wszystkie pytania odpowiedzieć. Nie chcę się kreować na kogoś, kto zna odpowiedzi na pytania, na które nie zna. Jakby pan mnie zapytał o śmierć Andrzeja Lepera, to bym na pewno powiedział więcej. Ja mogę państwu o śmierci Andrzeja Lepera opowiedzieć to, co wiem, co też nie będzie pełną odpowiedzią, ale myślę, że będzie tu tyle poszlak, że państwo sami sobie odpowiedź dopowiecie. Zrobię to tak troszkę okrężną drogą, bo to myślę też państwu opowie pewną ciekawą historię. Ja miałem informatora, który udzielał mi informacji w wielu sprawach, mnie i paru innym dziennikarzom, a tak naprawdę, no co tu dużo kryć, wykorzystywał nas. Mówię o Aleksandrze L., byłym szefie kontrwywiadu wojskowego w PRL, któregoś razu do mnie zadzwonił i mówi, za 5 minut wybij się. Tak? On miał taki wojskowy, dziwny zwyczaj mówienia krótkimi zdaniami. 5 minut nie byłem, byłem za 15. Wiedziałem, że jak dzwoni, ma coś ważnego do powiedzenia. No i on mi mówi taką informację, że czy chce, pokazuje mi zdjęcie jedno, na którym jest Aleksander Kwaśniewski i Marek Dochnal. Taki były biznesmen, który okazał się wielkim aferzystą. I prezydent wtedy, Aleksander L. mi to pokazuje, jak Kwaśniewski był prezydentem. I ja tutaj na zdjęciu widzę tych dwóch razem, gdy tymczasem Kwaśniewski w wielu mediach mówił, że nigdy Dochnala nie widział, nigdy go nie znał. A tutaj z zdjęcia wynika, że panowie, zdjęcie czasami mówi o jakichś relacjach, że to nie jest zdjęcie przypadkowe, że oni stoją obok siebie, tylko że można na jego podstawie z dalece idącym prawdopodobieństwem domyślać się, że panowie się znali. I mi mówi, resztę dostaniesz w kancelarii, no i tutaj podaję adres, taka kancelaria niedaleko Belwederu, od naszego człowieka, Ryszarda K., mecenasa Ryszarda K. Więc wziąłem Staszka Janeckiego, wtedy pracowałem we Wprost. Aha, ale mówi, ale jest jeden haczyk. Publikację na ten temat musicie sporządzić, musi wyjść w najbliższy Wprost w poniedziałek. Jak nie wyjdzie, to dajemy to komuś innemu. Myśmy mieli z kolegami dziennikarzami taką zasadę, że my weryfikujemy, czy informacje, które uzyskujemy od naszych informatorów są prawdziwe. Przede wszystkim, czy są prawdziwe. Po drugie, czy są ważne dla opinii publicznej. A jeżeli są prawdziwe i są ważne, no to je publikujemy. Nie zajmowaliśmy się tym, dlaczego nasi informatorzy przekazują nam te informacje, bo tak naprawdę było to nie do sprawdzenia często, to było nie do zweryfikowania, dlaczego ten informat... Domyślaliśmy się, że mają jakieś w tej sprawie interesy, ale naszą rolą było wykorzystywać kłótnie między nimi, jak na przykład jeden gangster donosił na drugiego, żeby go osłabić, no to myśmy nie wnikali, dlaczego donosi, tylko sprawdzaliśmy, czy to, co mówi, to jest prawda. Więc tak samo było z Aleksandrem L. i innymi ludźmi służb. Jak nam dawali informacje, sprawdzaliśmy, czy to prawda, a nie byliśmy w stanie zweryfikować, dlaczego nam to mówi. No i tu, jak się okazało, byliśmy świetnie rozegrani, bo
Dostaliśmy informację, że ona ma się ukazać w poniedziałek we Wprost. Jak się nie ukaże, to dostanie inna gazeta, inny dziennikarz na pewno to publikuje. Aleksander L. mówi, mamy swoich ludzi, żeby sprawdzić, czy to jest na szczotkach w drukarni. Jak nie, to ktoś inny to napisze. Jadę z tym do Staszka Janeckiego. On był wtedy wiceszefem Wprost. Oglądamy te zdjęcia. Jedziemy do mecenasa Ryszarda K. Ryszarda Kucińskiego, mówiąc wprost, byłego prokuratora, a później adwokata. I on nam daje całą masę innych zdjęć, gdzie jest Kwaśniewski z Dochnalem. Co więcej, do tego dokłada nam notatniki Dochnala osobiste. No więc my sprawdzamy tylko, czy te zdjęcia są prawdziwe, specjaliści sprawdzają, że to nie są fałszywki, prawdziwe. No to publikujemy, tak? No bo dlaczego nie? To jest prawdziwe i ważne, że prezydent kłamał. Mamy dowód, że kłamał wiele razy publicznie. Publikujemy to w poniedziałek. Z rana wychodzi gazeta Wprost, tygodnik. O 12:00 Kwaśniewski ma iść stanąć przed Sejmową Komisją do Spraw Służb Specjalnych, gdzie ma być pytany między innymi o spotkania z Dochnalem. My to publikujemy. Kwaśniewski o 10:00 robi konferencję, mówi, ja mogę zatańczyć, zaśpiewać, ale przed tą komisję nie stanę. Po prostu tam nie pójdę, może koń mi mnie tam nie zaciągniecie. Być może państwo pamiętacie, była taka sytuacja. Tak. I nie poszedł. Postawił się ponad prawem, ale nie poszedł. Myśmy wtedy, w tym momencie, we Wprost zdali sobie sprawę, jak nas klasycznie rozegrano. Bo gdyby Kwaśniewski poszedł na tę komisję i przed... Wtedy komisje by miały dużą oglądalność, oglądały miliony Polaków na żywo. I skłamał na żywo przed milionami Polaków, przed Sejmową Komisją. I te zdjęcia wyszłyby później. No to nie wiem, czy by się z tego wybronił. Prawdopodobnie nie. Ktoś spowodował służby, że chciał Kwaśniewskiemu przekazać jakiś komunikat, że on widząc te zdjęcia dostał komunikat, który pewnie zrozumiał, że nie wolno mu tam pójść i nie poszedł. A myśmy zostali wykorzystani do tego po prostu jako no, takie głupie narzędzie, bezmyślne narzędzie. My mieliśmy z tego powodu wielkiego kaca w tygodniku, tak? Że przyczyniliśmy się do tego, że bez swojej świadomości uratowaliśmy skórę Kwaśniewskiemu, bo prawdopodobnie byłby to koniec prezydenta Kwaśniewskiego w tamtym czasie. Myśleliśmy, że mu dokładamy, a tak naprawdę mu niechcący pomogliśmy. A służby, które nami zamanipulowały, miały swoją satysfakcję, tak? Znaczy osiągnęły cel. Dlaczego o tym mówię w kontekście Lepera? Dlatego, że Andrzej Leper przed śmiercią nagrywa Tomkowi Sakiewiczowi w rozmowie taką informację, że jest w posiadaniu tajnych dokumentów, które gdyby wyszły na światło dzienne albo dostały się w niepowołane ręce, to byłyby zagrożeniem dla jego życia. I Tomek publikuje te nagrania już po śmierci Lepera i mówi, że ma te dokumenty zdeponowane na tym nagraniu Tomka Sakiewicza, ma te dokumenty zdeponowane u człowiekowi, którego ufa, bo jest jego przyjacielem i mu bardzo ufa, no tak bardzo, że nigdzie indziej by nie ich nie zdeponował. A tym jego przyjacielem i powiernikiem jest mecenas Ryszard Kuciński. Mówiąc krótko, zdeponował te dokumenty, które były zagrożeniem, jak mówił w tym nagraniu, że jeżeli by dostały się w niepowołane ręce i byłyby zagrożeniem dla jego życia, zdeponował u człowieka służb, któremu no, tak można było ufać jak, no nie wiem komu, no, temu sędziemu, który tak się mądrze dzisiaj wypowiadał. Krótko mówiąc, nie wiem, kto, jak zginął Andrzej Leper, czy go zabito, czy sam się zabił. Nie, być może państwa rozczaruję, nie odpowiem na to pytanie, ale jedno wiem na pewno, że te dokumenty, o których Andrzej Leper mówił Tomkowi Sakiewiczowi, że gdyby dostały się w niepowołane ręce, to byłyby zagrożeniem dla jego życia, tego jestem na 100% pewien, że one dostały się w ręce służb. Bo jeżeli one były zdeponowane u mecenasa Ryszarda Kucińskiego, byłego rzecznika prokuratury apelacyjnej w Warszawie, a później adwokata Marka Dochnala, a tak naprawdę współpracownika wojskowych służb i to jeszcze tych PRL-owskich,
to na 100% te dokumenty, no Aleksander L. mówił o nim wprost, że to jest nasz człowiek. I ja od niego dostałem to, co dostałem. Mówię o tym dzisiaj dlatego, bo normalnie nie mógłbym Państwu powiedzieć, nie wolno mi mówić o informatorach, ale żywych, a Ryszard Kuciński nie żyje. Zginął 3 miesiące przed Andrzejem Leperem, dostał zawału serca. Jest pełna 50-letni, wysportowany, w świetnej kondycji człowiek. No, takie wypadki się w Polsce zdarzają dość często, ostatnio. Więc najpierw zginął Kuciński, później zginął Leper i z całą pewnością te dokumenty, które były u Kucińskiego, dostały się w te ręce, w które miały się nigdy nie dostać. Nie wiem, czy śmierć Andrzeja Lepera była wynikiem tego właśnie, że one się dostały, czy nie, ale wiem, że to, czego obawiał się najbardziej Andrzej Leper, to właśnie się stało. To tego jestem pewien. Spuści nam krew.